melduje pod oddziały OSP, gotowy do rozpoczęcia obchod 95. rocznicy powstania OSP w Wisznicach. Seneka kiedyś napisał, jeżeli los ofiarował ci skrzydła, nic ci po nich, jeśli nie pragniesz ofiarować ich w służbie drugiemu człowiekowi. I to myślę, że ten cytat bardzo dobrze obrazuje pracę, waszą pracę, pracę druhów, pracę strażaków. W imieniu społeczności lokalnej, w imieniu wszystkich mieszkańców Wisznic chciałbym wam, druhowie, podziękować za pracę. Za pracę, która bardzo często jest, w zasadzie nie bardzo często, jest to praca społeczna. Chciałbym podziękować panu komendantowi miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, panu Arturowi Tomczukowi za bardzo dobrą współpracę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej Białej Podlaskiej. Na ręce pana przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Kiczyńskiego chcę złożyć podziękowania za wsparcie i dobrą współpracę ze starostą. Chciałbym serdecznie podziękować panu Tadeuszowi Sławeckiemu za wsparcie kierowane z Zarządu Wojewódzkiego SP Białej Podlaskiej w Lublinie. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować na ręce pani dyrektor Katarzyny Kremęć, podziękować panu marszałkowi Sławomirowi Sostowskiemu za sfinansowanie tego projektu ze środków unijnych. Myśląc i wypowiadając się, mówiąc o wisznickich druhach, nie sposób nie powiedzieć o wieloletnim prezesie OSP Wisznice, panu Zygmuncie Borsuku. Zygmunt Borsuk pełnił funkcję prezesa 20 lat, od 1996 roku do 2016 roku. Nie można nie wspomnieć o druhu Janie Maksymiuku. Komendancie gminnym OSP Wisznice w latach 1982-2016. To najbardziej zasłużeni druhowie dla jednostki OSP Wisznice. Ten ostatniego roku przyniósł przekazanie pałeczki młodszym druhom. Natomiast nie wyobrażam się sobie, by druhowie Zygmunt Borsuk, Jan Maksymiuk i Zdzisław Wegiera nie wspierali OSP Wisznice. Wasza praca, druhowie, jest bardzo istotna dla społeczności lokalnej. Jeszcze raz się powtórzę. Dajecie bezpieczeństwo społeczności lokalnej, ludziom. I za to jesteśmy wam wdzięczni. 95 lat jednostce OSP z Wisznic stuknęło. To dużo, to mało, świętujecie. No myślę, że to dużo, no to jest prawie 100 lat. Trochę zazdrościmy Łomazom, bo byli 5 lat wcześniej, no ale to zdecydowanie dużo. I jednostka, powtórzę za księdzem Andrzejem Biernatem, ciągle istnieje, ciągle dochodzą do niej nowi strażacy, ciągle chcą ratować, dawać bezpieczeństwo ludziom. Także jednostka bardzo potrzebna, jedna z aktywniejszych jednostek w powiecie bialskim. Corocznie notowanych jest 60 wyjazdów w ostatnich latach i w dwóch ostatnich latach na przykład były to wyjazdy w naszej gminie, ale również do gmin innych, do 9 sąsiednich gmin w 3 powiatach. Także nawet do gminy Łomazy, do gminy Komarówka, gminy Jabłoń czy gminy Sosnówka, czy Tuczna. Także jest to wiele wyjazdów. Ciągle są to jednak wyjazdy przede wszystkim do pożarów, ale zdecydowanie widoczna jest tendencja coraz większej ilości wypadków drogowych. Nawet dzisiaj rano tutaj oni zawsze muszą być na straży. Mimo święta o 6 rano musieli wyjechać do wypadku na drogę krajową E63, także również dzisiaj musieli być w pracy. Również to, że jednostka jest potrzebna, świadczy też jej wyposażenie. Budynek OSP jest okazały, znakomity. Tutaj wójt wspominał o tym, że czeka go jeszcze termomodernizacja, jeśli by się to udało, ale samo wyposażenie w sprzęt, w wozy bojowe jest naprawdę znaczne.
Tak, ciągle zabiegaliśmy o to i na szczęście udało nam się wspólnie z gminami w Dolinie Zielawy i tutaj beneficjentem głównym projektu była gmina Jabłoń, myśmy byli partnerem, ale w tym projekcie udało nam się zdobyć dwa samochody, jeden samochód średni MAN, samochód taki, jakim dysponuje Państwowa Straż Pożarna. W pełni wyposażony, nie mamy się czego wstydzić. I drugi samochód lekki, Ford Transit, który właśnie był pozyskany w tym projekcie. Ponadto mamy starszy samochód, kilkunastoletni, stary, wyposażony przez firmę Stolarczyk, który również służy, również wyjeżdża. Ten zakupiony ostatnio MAN bardziej jest samochodem uterenowionym, jeździ w teren do pożarów, ale też do wypadków, natomiast częściej do wypadków jeździ star. Co w planach przyszłości, to wspomnę o tym termomodernizacji. Tak, chcielibyśmy wykonać termomodernizację tego budynku. Głęboką termomodernizację. Druchowie dzielą pomieszczenia z naszą spółką gminną, komunalną. Spółka gminna komunalna w tej chwili kupiła praktycznie działkę i będzie w trakcie przystosowania czy rewitalizacji budynków na tej działce i lada chwila tam się przeprowadzi. I druchowie myślę, że w następstwie 2-3 lat zdobędą kolejne pomieszczenia. Sprzęt na dzień dzisiejszy jest sprzętem naprawdę dobrym. Nic wielkiego nam nie potrzeba. Natomiast zawsze będziemy myśleli o dosprzętowieniu, żeby czuć się bezpiecznym. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśnicach powstała w roku 1922. Jej założycielem i pierwszym naczelnikiem był Julian Gierczyński. Chęć przystąpienia do tej organizacji wyraziło około 40 mieszkańców osady Wiśnice. Skromny sprzęt przeciwpożarowy, który stanowiła ręczna sikawka, dwa beczkowozy oraz niewielka ilość włosaków i węży, był przechowywany w drewnianym baraku. Barak ten spełniał również rolę Centrum Kulturalno-Oświatowego, w którym odbywały się występy zespołów teatralnych i zabawy taneczne, a dochody z imprez były przeznaczane na potrzeby straży. Na początku lat 30. zwycięstwo w zawodach otrzymano pierwszą motopompę wraz z osprzętem. Okresem jakby przełomowym był rok 1934, kiedy zakupiono pierwszy samochód pożarniczy, który został ochrzczony imieniem Raczek. W latach międzywojennych OSP w Wiśnicach była w osadzie i okolicy najprężniejszą organizacją społeczną. W tym czasie jednostką kierowali niezmiernie oddani i poświęceni ludzie, do których należeli m.in. wspomniany na wstępie Julian Gierczyński, Jan Michalczuk, Władysław Chmielowski, Jan Waszczuk, Zygmunt Perelski, Józef Semeniuk, Jakub Bliźniewski, Jan Borsuk. Aktywną działalność społeczną przerwała okupacja hitlerowska. Po wyzwoleniu organizacja strażacka w Wiśnicach szybko okrzepła i zaczął się jej ponowny rozwój. Panie Janie, pan wie o tym, że pan jest najstarszym strażakiem w tym momencie, 60 lat wysługi. Tak, wiem o tym, że 60 lat służyłem w straży w Wiśnicach. Jak ją pan wspomina, jak była kiedyś ta straż pożarna? Była bardzo ciężko wtedy w tej straży, bo jeszcze nie mieliśmy sprzętu takiego w 56 roku, jak ja wstąpiłem. Było bardzo skromnie ze sprzętem. Musieliśmy gospodarczo po prostu tym zagospodarzyć, żeby używać tego, do pożaru pojechać. Wtedy strażaków kto wzywał? Dzwon wtedy wzywał strażaków? Była, ale marna była, taka dawniej, tak, nie było słychać. Były tam i taki, jak pan wspominał, gong. Ale i była i taka, tylko że była bardzo mała ta strażnica. Dużo was było? Strażaków wtedy. Tak. Było ze 30, 25, tak. Wtedy domyślam się, że większość wyjazdów, waszych interwencji, to wtedy pożary, prawda? Wtedy tak. Zabudowa była drewniana, słoma? Tak, była drewniana zabudowa, była słomą kryta i bardzo ogień się przerzucał. Przestrzeniał się, bo
budynek jak się zapalił, to te snopy po prostu z budynku wiatr gnał na drugie budynki. To były niebezpieczne. I było niebezpieczne takie pożary. Najgorzej było jak wiosce. Na przykład takie Chorodyszcze, to mam wioskę zlokalizowane dom przy domie, zwarta, tak? I ten, no, to tam najgorzej było, bo jak gdzieś było, że rzadziej było budynków, no to było lżej, bo tego budynka dało się, było to marnie ugasić, bo sprzętu jeszcze nie było takiego w tym 59, 60 rok, no bo już się służyło wtedy w tej straży. Dzisiaj uroczystość również dla Pana bardzo duża. 95 lat w sumie OSP Wiśnice, Pan 60 lat jako strażak. No czego życzyć Panu jednostce w tym dniu? Ja życzę strażakom, tym młodszym, dalszego powodzenia w straży, żeby... Doczekali Pana lat. Doczekali moich lat i żeby sprawowali pomoc niestrzeli dla mieszkańców Wiśnic, osady, okoliczności Wiśnic, żeby oni wspomagali w tym pożarze. Ale teraz już w tym nowoczesnym czasie to nie tylko pożar dochodzi, bo już... Teraz tak, wypadki drogowe i inne... Tak.